Toyota Prius Plug-in. Ten model gościł już u mnie rok temu, jednak wówczas nie miałem możliwości sprawdzenia zasięgu w trybie elektrycznym. Tym razem, korzystając z dostępu do tego samochodu, postanowiłem zrobić dwa testy. I na wstępie zaznaczę, że obydwa testy przeprowadzę w sposób jak najbardziej obiektywny, tak aby pokazać Wam realny zasięg oraz realne spalanie tego modelu. Witam i zapraszam na wideo. W pierwszej części mojego testu sprawdzę dla Was zasięg elektryczny. W chwili odbioru komputer pokładowy obliczył zasięg na 30 mil, czyli 48 km. Trasę do testu dobrałem tak, aby jak najbardziej przypominała drogę, jaką większość z nas pokonuje na codzienny dojazd do pracy poza miasto lub na odwrót. Oczywiście z włączoną klimatyzacją oraz radiem. Długość trasy w jedną stronę to 22 km, czyli 13,7 mili. Następnie ponad 7 km, czyli 4,6 mili, wykorzystałem na nagrania z drona, czyli krótkie odcinki, coś w stylu dojazdu na zakupy w drodze po pracy oraz kolejne 22 km na drogę powrotną. Trasa z punktu A do punktu B to jazda w tak zwanym cyklu mieszanym. Prędkość od 48 do 96 km na godzinę, czyli od 30 do 60 mil. Oczywiście prędkość uzależniona była od natężenia ruchu oraz ukształtowania terenu. I tutaj muszę zaznaczyć, że teren obejmował wiele wzniesień oraz zakrętów. Dlatego pierwszą część testu EV Mode możecie zobaczyć z punktu widzenia kierowcy. No i najważniejsze. Pierwszą część trasy pokonałem w sposób, nazwijmy to, normalny, czyli bez ekodrivingu oraz jakiejkolwiek oszczędności. Prowadziłem w taki sposób, jakbym nigdy wcześniej nie miał kontaktu z hybrydą czy też samochodem elektrycznym. Po dojechaniu na miejsce z zasięgu 48 km, czyli 30 mil i pokonaniu prawie 22 km, czyli 14 mil, pozostało mi 22,5 km, czyli 14,1 mili w trybie elektrycznym. Czyli zużyłem o 3,5 km, 2,2 mili więcej od deklarowanego przez komputer. A jak było dalej? Teraz możecie zobaczyć dokładniej, jak wyglądało zużycie energii podczas przemieszczania się na krótkich odcinkach, a następnie w drodze powrotnej. Do największego zużycia energii dochodzi podczas częstego ruszania oraz zatrzymywania pojazdu przemieszczającego się na krótkich odcinkach, tak jak to miało miejsce podczas testu. Załóżmy, że po pracy musiałem podjechać na zakupy do kilku sklepów sąsiadujących z sobą. Jeżdżąc od sklepu do sklepu pokonałem dystans 7 km, co kosztowało mi 10 km zasięgu elektrycznego, czyli mój zasięg zmniejszył się o dodatkowe 2,7 km. Podsumowując, z przejechanych prawie 29 km 18,3 mili pozostało mi niespełna 13 km, czyli 8 mil w trybie elektrycznym. Czyli przed wyruszeniem w drogę powrotną byłem w plecy 6,5 km, czyli 4 mile. Teraz z niepełnych 13 km, czyli 8 mil musiałem zrobić prawie 22 km, czyli prawie 14 mil, aby test uznać za zaliczony. Po przejechaniu prawie 30 km, czyli 19 mil, już wiedziałem, że aby cokolwiek odzyskać, to muszę zmienić styl jazdy i stosując eco-driving spróbować odzyskać jak najwięcej energii. W jaki sposób odzyskać energię na brakujące kilometry? Zasada jest prosta. Należy bardzo delikatnie obchodzić się z pedałem gazu. Natomiast jadąc w dół, delikatnie, ale długo naciskać na pedał hamulca. Hamowanie nie będzie zbyt mocne, ale odzysk energii będzie dwa razy większy niż podczas zjazdu bez użycia hamulca lub gdybyśmy użyli tryb B, który wykorzystuje hamowanie silnikiem, ale nie odzyskuje energii kinetycznej. Jak widzicie, ekojazda ma swoje plusy. Wykorzystując oszczędną technikę jazdy, można bez problemu osiągnąć wartość podaną przez komputer. Ja w trybie elektrycznym zrobiłem 49 z 48 km, które komputer pokazał mi na początku testu. Trzeba zaznaczyć, że gdybym wykorzystał ekojazdę od początku testu, to zapewne mógłbym uzyskać o wiele lepszy zasięg. Podejrzewam, że pokonanie dodatkowych 8 lub 10 km nie byłoby wielkim wyzwaniem. Dodatkowo, korzystając z opcji ładowania baterii podczas jazdy, moglibyśmy przejechać znacznie więcej niż 55 km, ale to temat na drugą część testu.
Chętnie poznam Wasze zdanie na temat zasięgu elektrycznego w Toyocie Prius Plug-in. Czekam na Wasze komentarze pod filmem. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz na stronę internetową serwisu AutoStartTest pod adresem autostarttest.com. Ja już się z Wami żegnam, zapraszam na drugą część testu EV Mode połączonego z ładowaniem baterii podczas jazdy. Dziękuję za uwagę, dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka. Kieruj się na AutoStart Test. Wybierz swój język. Skorzystaj z zakładek na górze lub kliknij jedną z ikon na dole. Zacznij od prezentacji, a następnie wybierz samochód, który do tej pory testowaliśmy. Wszystkie nasze prezentacje oraz testy możesz oglądać na naszej stronie lub w serwisie YouTube. Pod każdym z wideo znajdziesz galerię zdjęć danego modelu. W każdej chwili możesz zmienić samochód, korzystając z zakładki powyżej. Następnie sprawdź nasze nowe projekty. Klikając w Motofakty poznasz najnowsze informacje ze świata motoryzacji. W zakładce Załoga poznasz tych, którzy tworzą dla Ciebie serwis AutoStart Test. Klikając w Prawo i Motoryzacja zapoznasz się z poradami prawnymi oraz testami zaprzyjaźnionego z serwisem prawnika Michała. Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z zakładki Kontakt. W każdej chwili klikając w ikonę na górze możesz odwiedzić nasz profil w serwisie Instagram, YouTube oraz na Facebooku. Zapraszamy do odwiedzenia serwisu AutoStart Test oraz subskrypcji naszego kanału. AutoStart Test. Dotarłeś do celu.